Dzień dobry Państwu. Będę kontynuował ćwiczenia z systemów nawodnień. I teraz ostatni punkt z serii planu gospodarki wodnej na obiekcie. I ten podpunkt dotyczy 1.6 obliczenia czasu netto i brutto realizacji cyklu deszczowania. No może na początek, co to jest ten czas cyklu deszczowania? Ja go rozumiem w ten sposób. Czas cyklu deszczowania jako czas pomiędzy dwoma kolejnymi nawodnieniami na tym samym stanowisku. Czyli czas, jaki mija między jednym a drugim nawodnieniem na tym samym stanowisku. W przypadku rurociągu deszczującego to właściwie ten czas będzie odpowiadał czasowi nawodnienia całej tak zwanej obszarowej jednostki deszczowania. Ale to może do tego jeszcze wrócę. Żeby ten czas cyklu policzyć, to najpierw trzeba byłoby policzyć coś takiego jak prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień. Nazwijmy to E jako prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień i policzę ją w ten sposób jako dawka okresowa miesięczna i J podzielić przez TJ. Ten prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień też będzie miała indeksy I i J. Czyli będzie różna dla i tej rośliny, i o tego miesiąca. Dawka jest w milimetrach. Ten czas, liczba dni w miesiącu jest w dobach. W związku z tym ta prędkość wyczerpywania się będzie wyrażana w milimetrach na dobę. Ja tylko przypomnę, skąd tą dawkę okresową miesięczną, a to jest ta dawka, którą Państwo na pierwszym ćwiczeniu obliczali na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa. Tam pamiętają Państwo, obliczyli Państwo dawkę netto i dawkę brutto dla i tej rośliny i później wykorzystywali średnie zapotrzebowanie jako wagę i gdzieś tam policzyli dawkę okresową miesięczną i tej rośliny w tym miesiącu. Powiedzmy, że czyli to jest ta dawka, to D duże dla i tej rośliny, dawka odczytana z pewnym prawdopodobieństwem i ona jest podzielona przez na poszczególne miesiące, gdzie wagą jest średnie zapotrzebowanie na wodę w poszczególnych miesiącach z wielolecia. Natomiast TJ to liczba dni w miesiącu. Ta prędkość, jak to może spróbuję zrobić przykład. Powiedzmy, że mam daną roślinę i nawadniam tą roślinę w miesiącu maju, czerwcu i lipcu. Czy to są miesiące, w których prowadzę nawodnienia i mam dawkę. To D i J. Powiedzmy, że ta dawka okresowa miesięczna to w maju niech będzie wynosiła 31 mm. Ta dawka jest w milimetrach. W czerwcu niech będzie 60, a w lipcu niech będzie 93 mm. Okay. TJ to jest liczba dni w miesiącu, ona jest w dobach tutaj, to maj ma 31 dni, czerwiec ma 30 dni i lipiec ma 31 dni. To teraz ta prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień E i J będzie odpowiednio 31 przez 31 to jest 1, 0, 60 przez 30 to jest 2, 0 i 93 przez 31 to jest 3, 0.
Ta prędkość, będę ją wyrażał w milimetrach na dobę. Czy z jaką szybkością, to EIO, to znaczy z jaką szybkością wyczerpuje się woda pochodząca gdzieś tutaj z nawodnień. To teraz tak, jeżeli mam tą prędkość wyczerpywania się, jeżeli ją bym odniósł do wartości dobowych ewapotranspiracji, to ta prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień jest mniejsza od dobowej wartości ewapotranspiracji. Dlaczego jest ona mniejsza? Ano, jest ona mniejsza dlatego, że na ewapotranspirację składa się woda pochodząca z nawodnień i woda pochodząca z opadów deszczu w naszych warunkach. Gdyby nie było opadów, to ta prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień byłaby równa ewapotranspiracji. Stąd takie wartości. Jeżeli przyjmę, że ta ewapotranspiracja w naszych warunkach klimatycznych, no to maksimum gdzieś tam 6, może 5 mm na dobę, no to EIJ powinno być mniejsze od tych wartości. Dlatego, że część wody zużywanej przez ewapotranspirację pochodzi z opadów. Teraz wypadałoby wyznaczyć coś takiego jak miarodajną prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień. I tą miarodajną oznaczymy jako indeks EI. I ta miarodajna będzie równa maksymalnej wartości z poszczególnych wartości EIJ. Czyli miarodajna będzie wartością maksymalną. Dla mojego przykładu ta miarodajna wartość będzie wynosiła 3 mm na dobę. Dlatego, że to maksymalna wartość to jest 3 mm na dobę. Czyli w zasadzie to EI, czyli maksymalna wartość z EIJ, powiedziałem, że ją trzeba byłoby tą wartość prędkości wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień zrobić z dokładnością do 1/10. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy, że 0,5 mm w ciągu miesiąca to daje nam 15 mm. 15 mm to sporo wody, w związku z tym ta dokładność musi być do 1/10. Czyli w ten sposób określam miarodajną prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień. A o jednej rzeczy zapomniałem. Tutaj do tych wzorów, do prędkości wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień, trzeba użyć wartości dawki miesięcznej netto. Nie brutto, a netto. Brutto ma indeks B. Dalej, pamiętamy, że z poprzednich ćwiczeń, że mamy określoną dawkę polewową netto, jedną wspólną dla całego obiektu. To mając dawkę polewową netto, to ten czas cyklu deszczowania, który oznaczę literką T i nazwijmy to C, czas cyklu, TC brutto, to się równa dawka polewowa netto podzielić przez miarodajną prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodni. Dawka polewowa jest w milimetrach, prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej, miarodajna prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodni jest w milimetrach na dobę, to ten czas cyklu wyjdzie nam w dobach. I ten, ponieważ miarodajna prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień jest różna dla różnych roślin, w związku z tym ten czas cyklu
będzie różny też dla różnych roślin. Czy tu muszę dodać indeks I? Ja w ten sposób policzyłem czas cyklu brutto. Czyli w zasadzie go tak rozumiem, że tutaj wprowadzam dawkę jakąś polewową, netto, która dociera do gleby. Z taką prędkością wyczerpuje się ta woda. W związku z tym po tym upływie, jeżeli dawkę podzielę przez prędkość, to otrzymam czas, po jakim ta woda wyczerpie się ze strefy korzeniowej roślin. Ale ja tutaj użyłem indeksu brutto. Dlaczego? Dlatego, że rośliny zużywają wodę codziennie, my natomiast nie musimy, czy czasami nie możemy nawadniać każdego dnia. Z czego to wynika? No czasami nie możemy nawadniać ze względu na to, że są święta, na przykład sobota, to nie chcemy nawadniać w niedzielę czy w jakieś dni świąteczne, ale mogą być też inne powody. Te inne powody to takie, że na przykład jest zbyt duży wiatr. Jeżeli prędkość wiatru przekracza 5 metrów na sekundę, to w zasadzie nawodnienia deszczowniane nie powinny być uruchamiane ze względu na fakt nierównomierności nawodnienia. Dlatego też ten czas cyklu deszczowania netto, on będzie, powinien być krótszy niż czas brutto. To załóżmy, że czas cyklu deszczowania brutto dla tej rośliny i netto dla tej rośliny, mogę założyć, że gdzieś jakiś współczynnik 0,9. Znaczy, to ten współczynnik 0,9 w moim przykładzie oznacza tyle, że 9 dni na 10 będę nawadniał, a 1 dzień na 10 dni nie będę nawadniał, dlatego że no, oczekuję, że będą duże wiatry. I dlaczego tu przyjąłem 0,9? No może być 0,9, może być 0,8, zależy. To zależy, czy ja będę planował nawodnienia w soboty, w święta i tak dalej. Ale jakąś rezerwę musimy dać? No myślę, że ta wartość współczynnika 0,9 jest tutaj w miarę rozsądna. Oczywiście czas cyklu będzie też w dobach. Ten czas cyklu trzeba byłoby zaokrąglić do 1/10 z dokładnością do jednej cyfry po przecinku, dlatego że 1/10 doby czy 0,5 doby to w zasadzie 12 godzin. To nie jest tak mało. Proponowałbym, żeby tych czasów cyklu nie zaokrąglać do całości, tylko gdzieś tam z dokładnością do 1/10. Czyli w ten sposób policzę czas cyklu. Jeszcze by mnie jedna rzecz interesowała. Taka rzecz, że oznaczmy literką T małe z indeksem I i to będę rozumiał jako efektywny czas deszczowania w ciągu doby. I będę go wyrażał w godzinach na dobę. Te małe i to efektywny czas deszczowania w ciągu doby wyrażany w godzinach na dobę. I będę go rozumiał w ten sposób, że ile godzin w ciągu doby będę prowadził nawodnienia. Raczej ten czas, efektywny czas deszczowania w ciągu doby, powinien być krótszy od 24 godzin, prawda? Bo no nie mogę 24 godziny na dobę nawadniać. Dlaczego nie mogę 24? No, właściwie powody są takie, że ja potrzebuję trochę czasu na przestawienie mojego rurociągu deszczującego, bo on będzie deszczował na kwaterach. Muszę go przestawić z jednej kwatery na drugą. To trochę zajmuje czasu. Być może muszę wykonać pewne prace konserwacyjne. Niekoniecznie muszę nawadniać w ciągu nocy. I z drugiej strony w pewnych warunkach nie mogę nawadniać pewnych roślin w godzinach południowych przy bardzo dużym osłonecznieniu. Ten czas efektywny nie może być też zbyt krótki, dlatego że po to projektuję deszczownię, kupuję deszczownię,
żeby ta deszczownia pracowała w miarę, nie stała gdzieś tam i oczekiwała na deszczowanie. Ja bym proponował w naszych warunkach, że ten czas na początek założyć, że on jest równy 14 godzin na dobę. To takie wstępne założenie. To ja rozumiem, że w ciągu doby rurociąg deszczujący będzie deszczował 14 godzin na dobę. Jeżeli ktoś chce przyjąć 16 czy 12, no w zasadzie nie mam przeciwwskazań, ale na początek bym proponował przyjąć 14, dlatego że tam dokładny czas wyjdzie później w praniu. To chciałbym, żeby Państwo reasumując, najpierw co mają Państwo zrobić? W pierwszym punkcie najpierw policzyć prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodni dla i tej rośliny w tym miesiącu. Mając policzoną tą prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodni, policzyć miarodajną prędkość wyczerpywania się dla i tej rośliny. Dalej chciałbym, żeby Państwo policzyli coś takiego jak czas cyklu brutto i czas cyklu netto. One będą dla czterech roślin różne. I czwarty punkt, przyjęli jakiś efektywny czas nawadniania w ciągu doby dla tych czterech roślin. I jakim mógłbym dać przykład dla zrozumienia? Ja z reguły daję taki przykład trochę trywialny. Powiedzmy, że mam w domu jakąś doniczkę z kwiatkiem. Prawda? Ten kwiatek. I tak się przyjęło, że ten kwiatek jest nawadniany jedną szklanką wody na jeden tydzień. Czyli co tydzień, w sobotę na przykład, wlewam szklankę wody. W zasadzie wiem, że on się dobrze rozwija. No, ta szklanka wystarczy do prawidłowego rozwoju. Skoro ten kwiatek trzymam w domu, no to nie ma opadu deszczu i tak dalej. To teraz, gdybym chciał podsumować te wszystkie wskaźniki, to cóż mi wychodzi? Mi wychodzi tak, że czas cyklu deszczowania, czas cyklu wynosi jeden tydzień. No bo podlewam to raz na tydzień. Dalej, prędkość wyczerpywania się wody pochodzącej z nawodnień wychodzi mi 1/7 szklanki. Dlaczego 1/7? No bo w ciągu 7 dni ta woda, którą dostarczyłem, wyczerpie się. Teraz dawka polewowa wynosiłaby dla mojego przykładu 1 szklanka. Bo dawka polewowa to znaczy, że jednorazowo tyle dostarczam wody. Natomiast dawka okresowa miesięczna, no to w przybliżeniu byłoby 4 szklanki. Może trochę więcej niż 4 szklanki, no bo właściwie miesiąc ma, no w lutym byłoby dokładnie 4 szklanki, w pozostałych miesiącach to troszeczkę więcej. To tyle byłoby odnośnie organizacji nawadniania. W tym Excelu, który mają Państwo na wspólnym dysku, żeby to w jakiś sposób weryfikować, to ja bym chciał, żeby Państwo mi przedstawili zakres czasu cyklu netto dla tych czterech roślin, w jakim przedziale on się zawiera. Minimalny i czas cyklu netto maksymalny. To byłoby dla mnie wskazówka, że Państwo jakoś podążają i że te wartości, które Państwo policzyli, są w miarę wiarygodne. To
dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że wszyscy są w dobrej formie, zdrowi i w jakiś sposób podążają za tymi moimi wytycznymi w wytycznymi dotyczącymi sporządzenia projektu. Oczywiście realizacja tego mojego nagrania była możliwa dzięki kolegom z KAF Film, za co im jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Do usłyszenia.